Witajcie, ciekawcy! Wyglądanie jak gwiazda kina i upodobnienie się do swojego ulubionego celebryty jest marzeniem wielu osób. Są tacy, którzy nie cofną się przed niczym, aby osiągnąć zamierzony efekt, a w grę wchodzą nawet zabiegi u chirurgów. Tak było w przypadku Nadii Suleman, dla której wzorem była Angelina Jolie, ale aktorka stała się również inspiracją dla innych osób. Chyba najbardziej ekstremalnym przypadkiem jest pochodząca z Iranu Sahar Tabar, znana jako Angelina Jolie wersji zombie. Zapewne wielu z Was ją kojarzy, ale czy znacie jej historię? Okazuje się bowiem, że eksperymentowanie ze swoim wizerunkiem dosłownie zrujnowało jej życie. Co wiemy na temat panny Tabar? Jak osiągnęła tak szokujący image? Do czego ją to zaprowadziła i jaka była dla niej cena internetowej sławy? Zostańcie z nami do końca, by poznać odpowiedzi na te pytania, ale najpierw nie zapomnijcie kliknąć suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi odcinkami z efektem wow. Angelina Jolie to jedna z najlepiej rozpoznawalnych gwiazd Hollywood. Choć ostatnio nie pojawia się zbyt często na kinowych ekranach, w swojej karierze już zdążyła stworzyć wiele ikonicznych ról. Za występ w filmie Przerwana lekcja muzyki otrzymała Oscara. Kilkakrotnie była też nagradzana Złotym Globem, m.in. za kreację w produkcji Gia. Największą popularność zyskała oczywiście jako Lara Croft, a także Diabolina w superprodukcji Czarownica. Oprócz tego nie sposób nie wymienić takich filmów z jej udziałem jak Pani Smith, który zapoczątkował jej romans z Bradem Pittem, Oszukana, który przyniósł jej nominację do Oscara, czy też Salt lub Turysta. Niewiele osób wie, że Angelina Jolie pojawiła się w showbiznesie nie dzięki występom aktorskim, ale modelingowi. W wieku zaledwie 14 lat zaczęła pracować w agencji Finesse Model Management, a uroda zapewniła jej sukces, który zaowocował licznymi propozycjami zawodowymi oraz pierwszymi występami przed kamerą. W ostatnich latach, mimo licznych zawirowań życiowych, rozwodu z Bradem Pittem czy problemów zdrowotnych, aktorka nie straciła prawie nic ze swojej popularności. Była i nadal jest uważana za jedną z najpiękniejszych gwiazd Hollywood. Nic więc dziwnego, że dla wielu fanów jest inspiracją, a nawet przewrotnie odmieniła ich życie. I tak wspomniana wcześniej Nadia Suleman, aby upodobnić się do swojej idolki, przeszła serię bolesnych zabiegów. Jej obsesja na punkcie celebrytki przyniosła jej sporą sławę w mediach, jeszcze bardziej podkręconą faktem, iż kobieta z czasem zdecydowała się zostać matką ośmioraczków. Być może do tego też wzorem dla niej była Angelina, która jak wiecie sama posiada liczną gromadkę potomstwa. Nadia pobiła jednak swój ideał, gdyż nie ograniczyła się jedynie do szóstki dzieci i jako oktomama znów pojawia się w nagłówkach gazet oraz na pierwszych stronach portali internetowych. Zresztą nieco więcej o niej możecie się dowiedzieć w jednym z naszych odcinków, do którego link pojawia się właśnie na ekranie. Zatem koniecznie zobaczcie, jak sprawdza się w roli matki oraz co obecnie o niej słychać. Nadia Suleman, mimo że przez niektórych była nazywana psychofanką Angeliny Jolie, nie jest najbardziej ekstremalnym przypadkiem osoby chcącej upodobnić się do tej słynnej gwiazdy. To miano zdecydowanie należy do urodzonej w Teheranie Sahar Tabar, znanej też jako irańska zombie Angelina. Cóż, patrząc na zdjęcia dziewczyny, chyba sami przyznacie, że ten przydomek jest trafiony. Kanciaste rysy twarzy, olbrzymie oczy i usta, szpiczasty i nienaturalnie zadarty nos, ziemista cera. Gdy w 2017 roku jej pierwsze zdjęcia w takim wydaniu pojawiły się w mediach społecznościowych, wywołały niemal konsternację. Na początku wiele osób porównywało ją do tytułowej postaci z bajki Tima Burtona zatytułowanej Gnijąca Panna Młoda, co zresztą z czasem Sahar z powodzeniem również wykorzystywała w swoich instagramowych zdjęciach, ubierając się w suknię ślubną i podpisując je hashtagiem Corpse Bride. Jednak nie brakowało też tych, którzy w jej szokującym wyglądzie doszukiwało się przede wszystkim podobieństwa do hollywoodzkiej gwiazdy, oczywiście w bardziej przerażającej wersji. Sama instagramerka wcale temu nie zaprzeczała, a nawet podpisała jedną ze swoich fotek, cytujemy, tak jestem Angeliną Jolie. Za sprawą swojego wizerunku dziewczyna szybko zyskała sporą sławę, a licznik fanów na jej mediach społecznościowych w niesamowitym tempie podskoczył do kilkuset tysięcy. Z czasem pojawiało się też więcej informacji na jej temat. Okazało się, że Sahar Tabar był jedynie jej pseudonimem, a jej prawdziwe nazwisko to Fatema Kishvand. Urodziła się w lutym 1998 roku. Internautów jednak dużo bardziej interesował fakt, dlaczego postanowiła tak ekstremalnie zmienić swój wygląd oraz czy stała się ofiarą nieprzemyślanych operacji. O jej przypadku zaczęły krążyć prawdziwe legendy głoszące, iż przeszło 50 zabiegów medycyny estetycznej. Pojawiały się również przypuszczenia, że niezwykle szczupła sylwetka to efekt zaawansowanej choroby związanej z zaburzeniami odżywania, przez którą jej waga spadła do zaledwie 40 kg. Miliony komentarzy oraz istna histeria, jaka zapanowała wokół jej osoby, spowodowały, że Iranka postanowiła w końcu zabrać głos i sprostować wiele nieprawdziwych informacji krążących na jej temat. Dziewczyna zaprzeczyła, jakoby miała przejść szereg bolesnych interwencji chirurgicznych. Jedynymi zabiegami, do jakich się przyznała,
była korekta nosa, liposukcja i wypełnienie ust, czyli tak, jakie według niej są najbardziej popularne w kręgu kulturowym. Co więcej, zapewniła, że efekt końcowy, jaki osiągnęła, był przede wszystkim zasługą wielogodzinnego makijażu oraz obróbki zdjęć w Photoshopie. W wywiadzie dla jednej z agencji informacyjnych Sahar tłumaczyła, cytujemy, maluję się w zabawny sposób, ponieważ chcę lepiej wyrazić siebie i pokazać innym, czym może być sztuka. Moi znajomi oraz rodzina wiedzą, że to nie jest moja prawdziwa twarz. A na potwierdzenie swoich słów zamieściła na Instagramie zdjęcie bez charakteryzacji. W ten sposób ponownie wywołała niemałą burzę w internecie, która, jak się okazało, miała dramatyczny efekt. Mimo że eksperymentowanie z własnym wizerunkiem dla niej było tylko niewinną zabawą i przez niektórych zostało potraktowane jako żart, nie brakowało też osób, które zarzuciły jej demoralizację młodzieży. Niektórzy wprost zażądali pociągnięcia jej do odpowiedzialności prawnej. Liczne oskarżenia i skargi ze strony opinii publicznej ściągnęły na nią uwagę wymiaru sprawiedliwości Islamskiej Republiki Iranu, wskutek czego dziewczyna trafiła za kratki 5 października 2019 roku pod zarzutem bluźnierstwa, zachęcania młodych do korupcji, zarabiania w niedozwolony sposób, podżegania do przemocy oraz znieważenia islamskiego hidżabu. Jej instagramowe konto zostało usunięte. Zaznaczamy jeszcze, że Instagram to jedyna platforma społecznościowa dostępna w tamtym kraju, ponieważ Facebook czy Twitter są tam nielegalne. Sprawa młodej Iranki od początku budziła sporo kontrowersji. Po aresztowaniu dziewczyna udzieliła wywiadu telewizji państwowej i wyraziła ubolewanie z powodu wrzucanych przez nią postów, choć wiele osób uznało, że została do tego zmuszona. Pojawiły się również informacje o jej pobytach w szpitalach psychiatrycznych. Chodziły pogłoski, że zakłucie jej w kajdanki mogło być spowodowane dużą akcją organizowaną w Iranie, której celem było wyeliminowanie publicznego zepsucia. W kwietniu tego roku pojawiły się doniesienia o tym, iż w areszcie Sahar zaraziła się koronawirusem, a jej leczenie ponoć wymagało nawet podłączenia do respiratora. Adwokat wnioskował wtedy o warunkowe zwolnienie jego klientki z aresztu, na co ostatecznie sąd się nie zgodził. Choć początkowo miało jej grozić od 3 miesięcy do 2 lat w areszcie, ostatnie doniesienia okazały się bardziej dramatyczne. Mimo wcześniejszego oczyszczenia z 2 zarzutów, sąd skazał Sahar Tabar na wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Doniosła o tym irańska dziennikarka i aktywistka Masih Ali Nejad po rozmowie z prawnikiem skazanej dziewczyny. Jednocześnie nagłosiła całą sprawę w mediach, a nawet zaapelowała do samej Angeliny Jolie z prośbą o interwencję. Dziennikarka napisała pod swoim filmem na Twitterze, cytujemy, Sahar Tabar ma tylko 19 lat, została skazana za żart i matka płacze codziennie i prosi o uwolnienie niewinnej córki. Droga Angelino Jolie, potrzebujemy Twojego głosu, pomóż nam. Pani Ali Nejad zwróciła również uwagę, że młoda gwiazda Instagrama padła ofiarą represyjnej wobec kobiet polityki Iranu. Zaznaczyła, że kara, jaką otrzymała, jest zbyt wysoka jak na wykroczenie, które ciężko traktować jako szczególne przestępstwo. Obecnie nad uwolnieniem młodej dziewczyny pracuje cały zespół prawny. A wy ciekawscy, co myślicie o sprawie zombie Angeliny? Czy charakteryzacje, jakie wykonywała Tabar, waszym zdaniem faktycznie mogą wywoływać zgorszenie? Czy przypuszczalibyście, że za udostępnienie swoich zdjęć i filmików na Instagramie można zostać skazanym? A może słyszeliście o podobnych tego typu przypadkach? Napiszcie w komentarzach pod odcinkiem. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału oraz łapce w górę. Będzie nam także miło, gdy powiecie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!